Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny materiał na moim kanale. Oczywiście nasza ulubiona seria Dying Light 2 i dzisiaj wykonujemy sobie ostatnie zadania dla klubu książki. Ostatnio pogadaliśmy sobie, ja już się teleportowałem tutaj do lokalizacji, gdzie jest klub książki 8 i idziemy teraz te książki podzyskiwać. Jesteśmy w starym mieście, misja w Old Villador, także czekają nas nieco niższe budynki dzisiaj. Ale czy to źle? Myślę, że nie. Fajnie sobie jeszcze wrócić na stare śmieci, gdzie zaczynaliśmy. Szczególnie, że naprawdę jesteśmy już na takim, na ostatniej prostej, ja bym powiedział, tego całego gameplayu. Także tym bardziej myślę, że fajnie jest sobie pobiegać jeszcze po starym mieście. I mamy te mieszkanie. Dobra. I teraz tak, daj mi tą broń, lepszej nie potrzebuję. O proszę, jest i nagranie. Dla Alice numer 2, zobaczmy. Gdzie to jest? O, jest. Cześć, mała Alice. Wiem, że nie powinno się wypominać kobiecie wieku, ale ty rośniesz tam jak na drożdżach. Masz już pół roku. Udało mi się wydębić w pracy 3 dni urlopu ojcowskiego, a to nie lada wyczyn ostatnimi czasy. Uwierz mi, byliśmy dzisiaj w parku. Twojej mamie bardzo spodobało się ochlapywanie mnie wodą z fontanny. Wielokrotnie. Coś czuję, że będziesz jak ona. Oby. Może będziesz mieć więcej cierpliwości do idiotów niż ja. W parku jakieś przemądrzałe du. Mówiły, że nie powinniśmy z tobą wychodzić. Że możesz być narażona. Dla niektórych to nastały straszne czasy. Widzisz, o czym mówię, Alice? Mama jest bardziej otwarta niż ja. Mam nadzieję, że wdasz się w nią. Twój tata jest bardziej zrzędliwy. Alice, będę z tobą szczery. Oby wirus dał wszedł w niepamięć, kiedy będziesz to odsłuchiwać. Ale ty, dziecinko, jesteś naszą przyszłością. Kochamy cię. I właściwie tyle musisz wiedzieć. Proszę. Znów wyszli na ulicę. Kolejny protest. Zignoruj to, skarbie. Moi koledzy z prewencji zajmą się nimi. Okej, okay, tak to się kończy. Ciekawe jest, że mieliśmy książkę Alicja w Krainie Czarów i tak samo ta wiadomość była zatytułowana do Alice. No, więc tak to wyglądało. Nagranie jeszcze sprzed upadku ludzkości, kiedy to wirus się rozprzestrzeniał, ale jeszcze nie był w takim stadium. I ludzie jeszcze protestowali. Ale no nic to nie dało. Dobra, co my tu mamy? Zapiski historyka. I tu coś jeszcze jest. Szmaty. Opowieść nad brzegów rzek. I ostatnia książeczka, jaką mamy do zebrania, Ramayana, czymkolwiek to jest. I lecimy do Alberta. I dzisiaj sobie już ten wątek, myślę, zamkniemy na dobre. Więc już naprawdę nie zostało nam dużo tutaj do roboty. Ciach Bayera. Muszę zgłosić je do zaopatrzenia po zmianie. Ta strefa jest zabezpieczona przez... Dobra, w nie będę tam kupował nic.
Już nie ma takiej potrzeby. W ogóle, ile nam brakuje do umiejętności? Tu już niedużo z tego co widzę. Może jeszcze dobijemy, kto wie. Myślałem nawet, żeby tu po godzinach nie prowadzić ligi młodzików. Dzieciaki by miały co? Jakieś rozmowy w tle, ale to nas totalnie nie interesuje. Lecimy sobie, mamy swój cel. A tu jeszcze widzę, że mam jedną misję do ogarnięcia. Jedna jest tu, jedna jest tu, no i mamy jeszcze tą misję wróżbitka do zrobienia. Lepiej powiedz mi, co u ciebie. Wiesz, co powiedziałam? Cassie? Tak, słyszałam. Słyszałam, że jej fetyszem są łańcuchy. Wyobrażasz sobie? I pogadajmy z Alberto. Nieustannie zaskakuje mnie twoja wytrwałość i skuteczność. Zobaczmy, co tam masz. W Alicji w Krainie Czarów Louis Carroll po mistrzowsku oddał uczucie zagubienia towarzyszące komuś, kto trafia do nieznanego świata. Sam często czuję się, jakbym żył w zupełnie obcym miejscu. Niestety, nie jest to Kraina Czarów. Patrząc na przerażające wizje Lovecrafta, można by powiedzieć, że właściwie to mieliśmy szczęście. Co byśmy zrobili, gdyby przebudził się wielki przedwieczny? Lovecraft świetnie budował atmosferę grozy i doskonale wiedział, jak wzbudzić w czytelniku lęk. Chociaż to uczucie, które mnie i tak towarzyszy na każdym kroku, zdecydowanie. Nikt w całym mieście nie może się poszczycić tak wspaniałą kolekcją. Niestety, kończą nam się tropy i na razie nie mam dla ciebie niczego nowego. Jestem jednak przekonany, że zdołamy coś jeszcze wygrzebać wśród gruzów. Zobaczysz. Czekaj na informacje. Okej, to użyjemy sobie oczywiście naszego standardowego patentu. Dla tych, co nie widzieli poprzedniego materiału, bo trafili na przykład przez przypadek. Jeżeli macie misje wielowątkowe i chcecie kontynuować wątek, żeby wam po prostu nie... gra nie przerywała na siłę, wychodzicie z zapisu, wracacie i w tym momencie od razu powinno wam przyjść powiadomienie, że nowe misje z danej kategorii są gotowe, na przykład Baba, na przykład Gildia Gońców, czy też właśnie Klub Książki. Wczytywanie w tej grze naprawdę nie trwa długo, ja nie mam jakiegoś super mocnego komputera, można powiedzieć spokojnie, że to jest średnia półka i mimo... Dlaczego ta kamerka mnie nie łapie ostrości? O. Spadnik. O, widzicie. I już mam kolejne zadanie dla Klubu Książki. Tym razem poziom 5, a nie 3, o dziwo. No i ten. No i po prostu tym sposobem możecie zagłębić się i rozegrać cały wątek, a nie jest to takie rozdziabdziane, jak na przykład podczas u mnie wykonywania zadań dla Gildii Gońców. A uważam, że w te wątki po prostu fajnie jest się zagłębiać i przejść je sobie w całości, bo wtedy jest fajna, spójna jedna historia, nie? Muszę ci coś powiedzieć. Nie obraź się. Jest takie małe przypomnienie albo pokazanie dla osób, które grają i nie wiedzą, że taki patent istnieje. Aiden, mam dla ciebie nową listę miejscówek. Przyniosłeś dzisiaj Alicję w Krainie Czarów, prawda? Masz swoją Krainę Czarów? Może to ta biblioteka? Nie jestem pewien, ale na pewno czuję się tu inaczej. No tak. Pewnie twoje przygody mają wiele wspólnego z przygodami Alicji. Często otacza cię szaleństwo i musisz się czuć zagubiony. Wydajesz się dobrze radzić sobie z obecną rzeczywistością. Przynajmniej z pozoru. Ale czy tak jest naprawdę? Czy czasem czujesz, że zaraz oszalejesz? Pewnie. Chyba każdy miewa takie momenty. Ja na pewno. Czasem ostatkiem sił powstrzymuję się przed skoczeniem z balkonu. Ja skaczę cały czas. To moja praca. Ale tak, czasem jest mi źle. Po prostu się z tym godzę. Pozwalam sobie na złe emocje, ale nie zatracam się w nich. Duszenie uczuć w sobie też może być niebezpieczne. Może, ale taki już jestem. Muszę iść.
Do zobaczenia. Będę liczyć godziny. Dobra, i ruszamy w takim razie. Gdzie nas teraz Talia wyśle? Trzy miejscówki. Jak widzicie, są to zadania, które dają stosunkowo niewiele expa. To też jest dla mnie trochę zawodem, ale wiadomo, są to też dość proste zadania i raczej chodzi tu o historię, a nie o expa, nie? Jednak chodzi tu o to, co się dzieje w samym misji, a exp jest po prostu symboliczny, tak żebyś coś dostał za to zadanie, nie? Dobra, najbliżej mamy do punktu pierwszego, jest on zaraz tu obok. Także od razu sobie tam pójdziemy. To dobrze, że mnie widzisz, stary. Tu sobie widź. O, nie padacie na hita już. Co za zmiana? Co my tu mamy? Prawa człowieka, o proszę. Nie wiem, co tu robi, ocalenie, szczerze mówiąc. Ale trochę mi, gościu, przeszkadzasz. Dobra, co my tu mamy? 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. A w lodówce miód, proszę bardzo. I ostatnia książka w 80 dni dookoła świata, okej. I budyneczek numer 2 nas oczekuje. Tu się nie wespnę, ale... Nie, tu też się nie wespnę. Tam już nie będę podlatywał, szkoda naszego czasu. Już bym mógł w ogóle przedmiotów nie zbierać, ale... Czeka nas tak naprawdę jeszcze DLC do przejścia. Ja mam iść tam niżej jeszcze, okej. Tylko jak tu niżej zejść? To jest dobre pytanie. O kurde, ile oni biją! Za 500 mnie uderzył, co to w ogóle miało być? Chciałem tego, chciałem się... tutaj przebić przez... zarażonych. Okej, okay, jeszcze jedna próba. Wrzucę tam. W ogóle, żebyśmy mieli szansę. Musimy mieć tutaj bezpieczny obszar, to na pewno. Może łukiem coś zdziałam w tej ciemnej strefie.
Tylko nie wiem, czy to faktycznie coś da. No można próbować, nie? Chociaż widzę, że nie jest to najskuteczniejsza broń na świecie. Aczkolwiek da się. Musiałbym troszkę tylko zmniejszyć populację tych przemieńców, nie? Albo w ogóle tych zarażonych tam. Dobra, załatwiony. Są moje strzały. Patrzcie, ile ich tu jest w ogóle. Ładnie postrzelałem, nie powiem. Ale najważniejsze, żebyśmy znaleźli naszą książkę, nie? Która gdzieś się zatraciła. Tu kolejna strzała, tu też. Jest i książka, poemat o Cydzie. No bo teoretycznie powinien się przespać, ale już niejednokrotnie widzieliśmy, że te ciemne strefy się bugują i przemieńce i tak zostają, a nie wychodzą na spacer na noc, także wolałem się trochę przemęczyć i nawet zginąć, ale nie marnować czasu, nie? Ponieważ, no, tak jak mówię, nie wiem, czy tylko mi się to buguje, bo mam jakiegoś pecha, czy... A tu są te moje strzały dalej. Jeszcze jakieś pozostałe przy życiu. Dobra, że tak każdej strzały nie będę podnosił, nie, z powrotem, bo to też nie o to chodzi. Jednak z przemieńców wlecą fajne ulepszenia. A znowu z tych zwykłych biegaczy leczą te zielone, których zawsze im brakuje. Także również chciałbym je zebrać. No i mamy wszystko, moi drodzy. Możemy stąd już wyjść. I udać się do ostatniego już budynku, który jest 70 metrów od nas. Że nie jest to daleko. I o dziwo, ta broń jeszcze się nie zniszczyła. Ile ona ma wytrzymałości? Ona ma wytrzymałości całe 6. No ale nic nie możemy dla niej zrobić. Także... Także możemy ją, myślę, już z czystym sumieniem zużyć. Jest pierwsza książka? Faust. Tu jest, widzę, już następna. Alkohol, wódka ze Starego Świata i mąka. Dużo cennych przedmiotów. Na te akurat nie będę gardził. Jeszcze żyjesz? Oha, noc się zrobiła, okej. Mogę się uleczyć wodą z kranu, co ciekawe. I książka numer 3 leży tutaj, nie zauważyłem jej. Państwo. Dobra, idziemy do Alberta w takim razie. 20 minut, także myślę, że spokojnie ten wątek dzisiaj zamkniemy. A ja chciałbym sobie to wyposażyć tutaj.
To damy sobie tutaj i jest git, ok. A tu sobie damy jeszcze świetliki UV, bo naprawdę dobrze one działają na przemieńców. Apteczek mam dość niewiele, ale być może będziemy mogli sobie ulepszyć na kolejny poziom. Trochę tych ulepszeń teraz zebraliśmy. Także myślę... że może być taka możliwość. Tu sobie kupimy oczywiście wszystko. Czemu mi nie kupujesz wszystkiego, kiedy ja chcę kupić wszystko? Dobra, wszystko zakupione. I teraz tak, ulepsz. Nie, brakuje nam jeszcze na apteczki niestety. Moglibyśmy noże do rzucania też zrobić. Reakcje wrogów na trafienie ciężkie. Czy mnie to jakoś jara? No nie specjalnie. Nie, ja sobie na apteczki jednak poczekam. Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Bo jednak te, które obecnie mamy, nie leczą aż tak dużo, jak ja bym chciał, żeby leczyły. To zrobimy sobie z 7. No bo nie, mam tutaj 3 jakieś takie lepsze. Co leczą po 200, to ich sobie użyjemy. No i miliony oczywiście tych najsłabszych, ale przy mojej ilości HP te leczenie się, ile one tam leczą? Po 50? Po 50 i 4 sekundy użycie każdej trwa. To takie leczenie to nie jest leczenie, nie? Także te apteczki sobie po prostu składuję w moim schowku gracza, no bo nie mam za bardzo co z tym zrobić. Sprzedać za grosze się nie opłaca, bo to prawie nic nie jest warte. Używać się nie opłaca, bo jest totalnie nieefektywny. No tak sobie leży i czeka na lepszy czas. Znalazłeś się. Wspaniale. Zobaczmy. Juliusz Verne, mistrz powieści przygodowych. 80 dni dookoła świata, podróż do wnętrza ziemi i oczywiście 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Czy wiesz, że Nautilus miał wiele cech współczesnej łodzi podwodnej? Verne był prawdziwym wizjonerem. Być może zaciekawi cię fakt, że w państwie Platona Sokrates broni powiązania między prawością i zadowoleniem z życia. Ach. Gdyby tylko jego przesłanie mogło trafić na podatny grunt w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Wiesz, Hayden, naprawdę zasługujesz na to, by w jakiś sposób uwiecznić twoje wysiłki na rzecz ochrony światowego dziedzictwa literackiego. Tak uważam. Talia zapewne też. Zapytaj ją. Zapytamy oczywiście Talię, co o tym uważa. Przyszedł mój intelektualny partner sparingowy. Widzę, że przyniosłeś Albertowi państwo Platona. Mocna rzecz. Nie czytałem, ale Albert się ucieszył. Jeśli coś ma kartki, Albert jest przeszczęśliwy. Ale mam do ciebie pytanie. Gdybyś musiał wybrać, wolałbyś być sprawiedliwy czy szczęśliwy właśnie? I taki, i taki. Dlaczego te rzeczy nie mogą iść w parze? Tyle, że w tym ćwiczeniu chodziło o to, żebyś wybrał. Nie grasz fair. I gdzie tu sprawiedliwość? Półki Alberta są prawie pełne. Pewnie niedługo przestaniesz przychodzić. No, zobaczymy, jak to będzie. Na szczęście mam dla ciebie jeszcze jedną miejscówkę. Ostatnie zlecenie w takim razie dostaliśmy. Więc lecimy do tej ostatniej miejscówki, gdziekolwiek się ona pokaże. Znajdź książki w oznaczonym miejscu 9. Ulala, 9 książek w jednym miejscu. Chyba rekord. I powiedzcie mi jeszcze, jak z nagrodą? Dostaniemy po 2000 punktów i karwasze z poziomu 3. Kara za spóźnienie. Ciekawe nawiązanie do biblioteki, oczywiście, no w naszym wypadku bezużyteczne karwasze.
Dobra, czego ja nie potrzebuję stąd? Myślę, że tych młotowów, tych guldenów nie potrzebuję, resztę bym sobie zostawił. To sobie pozostawiam, tylko apteczki wywalę. To znaczy, otrzymane obrażenie minus 15%. Nie, niech se będą w takim razie w sumie cenne przedmioty. Dobra, resztę sobie weźmiemy, tylko chcę je przespać do rana. Bo nie chcę biegać w nocy, no i zrobimy. Trochę będzie dłuższy odcinek niż pół godziny. Bo wątpię, że zamkniemy to w 4 minuty, aczkolwiek... Chciałbym już dokończyć wątek na tym materiale. No i zająć się ostatnimi popierdółkami tak naprawdę w przyszłym materiale. I być może będzie to ostatni materiał z tej serii. Dobra, ciach. Lecimy od razu. Metrów, także dość blisko. W sumie nie mam pojęcia, ile on to zajmie, ale widzę, że to nie będzie... Widzę, że to nie będzie jakiś ultra duży budynek. Co my tu mamy? Boska komedia. Też czytałem, z tego co pamiętam, bodajże jako lekturę szkolną. A możecie mnie poprawić, jak się mylę, bo tytuł tak jak mówię, kojarzy mi się. No proszę, Albert się ucieszy. Wyspa skarbów. Dawaj tę książkę. Tę książkę? Na co wam ona? Podobno jest w niej mapa skarbów. A, coś ci się pomyliło. Książka nazywa się Wyspa Skarbów. Może jest w niej jakaś mapa, ale nieprawdziwa. Słyszeliśmy coś innego. Dawaj ją! Nie ma opcji. To sami ją odbierzemy. W tym jesteśmy dobrzy. Nie, no co za głupek. No przecież to jest tylko książka. Ej, ja chcę mojego husarza. Kurde, ale bandyta z poziomu 8, patrzcie. Oj, 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 oj. Ej, mocno mnie biją, powiem wam. Dobra, udało się, na szczęście. Oj, myślę, że jedna wystarczy. Bandyci z 8 poziomu w takim razie. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Widzę, że doskalowali się po prostu do mojego poziomu. Jądro ciemności, też chyba czytałem. Jeszcze tutaj. O powstaniu gatunków i ostatnia książka, ale zanim to... Chciałbym zebrać ewentualne rzeczy, które tu są, ale widzę, że nic więcej tu nie ma. Skarb w wyspie skarbu. Idioci. A to co? Oho! Wygląda na szyfr do sejfu? 211255. A tu był sejf.
Jaki tam był ten kod? Patrzcie, no nie pamiętam. Gdzieś tu 211255 21. Dwa, pięć, pięć. Udało się. A w sejfie? A niech mnie. To faktycznie była mapa skarbów. Tak jakby. Na szczęście dla Alberta skarbem będzie sama książka. No i... Zdobyliśmy małą premię w takim razie. A to zawsze spoko, bo... Przyda nam się kasiorka ostatnio... Wydałem cały majątek, który gromadziliśmy na łuk z 8 poziomu, legendarny. Także na pewno nie jest to bezużyteczne. Przyszło mi się wczoraj, że... To lecimy zamknąć wątek klubu książki w takim razie. I zagadamy jeszcze tutaj. Znowu ma łuki, jak widzicie. I bronię z 8 poziomu. Ale nas to totalnie nie interesuje, ponieważ my chcemy tylko sprzedać... Ile taka biżuteria? O Jezu, 60? Naprawdę? No ale w sumie gramy na hardzie. Na hardzie rzeczy są dużo mniej warte. Także nie ma się co dziwić też. Zlecimy oddać ostatnie książki. No to te 120 monet to nam tak dupy nie ratuje, że tak powiem. No ale dobra, przynajmniej zadanie było ciekawe, bo się różniło od poprzednich. Więcej książek! Niedługo zacznę cię nazywać Świętym Mikołajem. Zawsze przynosisz prezenty. Większość współczesnych wyobrażeń o piratach pochodzi właśnie z Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę jest to opowieść o dorastaniu? Ciekawe. W czasach, gdy istniały kina, na podstawie książki powstało kilka filmów. Ich nielegalne kopie pobierało pewnie wielu piratów. Arr. No nie, niewzruszony jak skała. Przełomowe dzieło o powstawaniu gatunków Karola Darwina to fundament biologii ewolucyjnej. Czy to nie ironiczne? Darwin pisał o selekcji naturalnej. To, co się teraz dzieje, wypadałoby moim zdaniem nazwać raczej selekcją nienaturalną. Udało ci się, Aiden. Na razie nie mam więcej tropów. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dzięki twoim wysiłkom ludzkość ma szansę przetrwać nie tylko jako gatunek, ale i jako kultura. Przyjmij to. Wiem, że to marna nagroda za twoją ciężką pracę, ale... Może przyda ci się podczas przygód. Dziękuję, Albercie. Mam jeszcze pytanie. Czym będziesz się teraz zajmował? Ocaliliśmy naszą literacką przeszłość, więc zostaje nam już tylko jedno. Co takiego? Zadbać o przyszłość. O to, by w nadchodzących wiekach duch ludzkości dalej nawiedzał karty ksiąg. Czyli będziesz pisał? Owszem, na pierwszy ogień pójdzie kronika twoich bohaterskich czynów, od których wszystko się zaczęło. Kto chciałby o mnie czytać? Kiedy opiszę wszystko ze szczegółami? No, każdy będzie chciał. To będzie prawdziwy bestseller. Mam już nawet tytuł. Libros. Libertad. Ładnie. Lepiej już idź. Muszę zacząć pisać. Jeszcze raz ci dziękuję. Mam u ciebie wielki dług. Zajrzyj do Talii. Chciała z tobą rozmawiać. Trzymaj się, Albercie. No pogadamy jeszcze z Talią, w takim razie ostatni raz. Widziałam wśród książek, które przyniosłeś, o powstawaniu gatunków i Wyspę Skarbów. I pewnie masz teraz pytanie. W istocie. Chcę wiedzieć,
Jak siebie postrzegasz? Jako pioniera, takiego jak Darwin, czy raczej jako pirata z Wyspy Skarbów? O, zdecydowanie jako pirata. O, naprawdę? Często muszę kraść, jak pirat. No i dużo walczę. Nie ze wszystkiego jestem dumny, ale przynajmniej żyję. Staram się być dobrym piratem, ale pewnie nie każdy tak to postrzega. Jesteś szczery, wręcz bezceremonialny. Niewielu przyznałoby się do czegoś, co stawia ich w złym świetle. Ty się tego nie boisz. Z tego, co widzę, nie boisz się niczego. A właśnie, Albert nie ma dla mnie więcej zleceń. O, czyli mam rozumieć, że już nie wrócisz? Tak, to znaczy... Ciężko mi to przyznać, ale gdzieś w środku czuję z tego powodu smutek. Uczucia, o których czytam, są niczym w porównaniu do tego, co sama czuję. Będzie mi brakować naszych rozmów. Tak, mnie też, Talia. Myślisz, że to możliwe, że jeszcze się zobaczymy? Bardzo możliwe. Możesz odwiedzić mnie w domu, jeśli chcesz. Oznaczyłam ci na mapie moje mieszkanie. Będę tam po zachodzie słońca. Okej. Do zobaczenia. Na razie, Aiden. Oho, czyżby ten wątek się jeszcze nie zakończył do końca? Czyżbyśmy mogli złamać jej serce mimo wszystko, tak jak ona nam kiedyś? Odwiedź wieczorem Talię. Dobra, ale to zrobimy już w następnym materiale. I tym samym dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się wątek biblioteki. Możecie napisać, co im sądzicie. I który z trzech wątków, Baba, Gildia Gońców i Klub Książki, podobał wam się najbardziej. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego. Hej, ludziska, pione.